Drodzy słuchacze, wierzycie w karmę? Myślicie, że istnieje jakaś siła, która powoduje, że dobro lub zło posłane przez nas w świat prędzej czy później, lub też, jak w przypadku dzisiejszej historii, bardzo prędko do nas wróci ze zdwojoną siłą? Ciekawa jestem, ilu z Was nastawionych raczej sceptycznie rozważy zmianę zdania po wysłuchaniu dzisiejszej historii, która, jakkolwiek niesamowita, jest również niezwykle brutalna. Pomyślałam, że ostrzegę Was już na samym początku. Listopada 2009 roku pewien mężczyzna zbierający grzyby na terenie górzystego obszaru nieopodal japońskiego miasta Hamada dokonał makabrycznego odkrycia. W krzakach, nieco przysłonięta liśćmi i runem, znajdowała się nadpalona, odcięta, częściowo już rozłożona ludzka głowa. Grzybiarz natychmiast zawiadomił policję, która niezwłocznie zjawiła się na miejscu i zabezpieczyła zarówno masakryczne znalezisko, jak i spory fragment terenu dookoła niego. Jako że część ciała odkryta została niemalże na samej granicy dwóch sąsiednich prefektur, Shimane i Hiroshimy, przedstawiciele policji obu tych obszarów postanowili połączyć siły w tej sprawie, tworząc wspólną kwaterę główną specjalnie na potrzeby tego śledztwa. Następnie, na poranek kolejnego dnia, zaplanowano dokładne, trwające finalnie kilkanaście dni przeczesanie całego okolicznego terenu. W jego trakcie okazało się, iż na pobliskim terenie porzucone zostały również inne części ciała. Na przestrzeni kilku dni zabezpieczono tułów, kość udową, lewą stopę, a także buty czy też kilka plastikowych worków. Z odchodów pozostawionych przez żyjące na opisywanym terenie zwierzęta zdołano również wydobyć paznokcie ofiary. Wszystkie odnalezione fragmenty ciała wyglądały tak, jakby ktoś próbował je podpalić. Już pierwszego dnia po odnalezieniu głowę postanowiono poddać analizie DNA, która niemalże natychmiast dała odpowiedź na pytanie, do kogo należały szczątki. Ofiarą okazała się być 19-letnia studentka Uniwersytetu Miasta Shimane, Hiraoka Miyako. Rodzice dziewczyny zgłosili jej zaginięcie kilkanaście dni wcześniej, 27 października 2009 roku, po tym jak otrzymali telefon z miejsca pracy dziewczyny z zapytaniem, czemu nie stawiła się ona na swoją zmianę. Hiraoka pracowała na pół etatu w lodziarni, znajdującej się w budynku centrum handlowego Izumi Yumetown w mieście Hamada. Po zakończeniu rozmowy ze współpracownikiem Miyako, matka dziewczyny zaczęła się poważnie niepokoić, gdyż zdała sobie sprawę, iż od dłuższego czasu ona również nie dostała od niej żadnej wiadomości. Po kilku próbach dodzwonienia się do córki postanowiła wykonać telefon do akademika, w którym dziewczyna na co dzień zamieszkiwała, aby dozorca poprosił Miyako do telefonu. Ten jednak odpowiedział, że będzie to niemożliwe, ponieważ Hiraoka poprzedniego dnia nie wróciła na noc. W tym momencie rodzice dziewczyny byli już pewni, że musiało stać się coś złego i od razu zgłosili zaginięcie. Hiraoka Miyako przyszła na świat w 1990 roku w mieście Sakaide, leżącym na terenie prefektury Kagawa. Następnie, wraz z rodzicami, przeniosła się do znajdującego się nieopodal miasta Takamatsu, gdzie rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Dziewczyna była bardzo zdyscyplinowana i żywo interesowała się językiem angielskim. W szkole średniej uczęszczała na jego zaawansowany kurs, a nawet udało jej się wyjechać na zagraniczną wymianę do Stanów Zjednoczonych, gdzie bezproblemowo przystosowała się i szybko odnalazła swoje miejsce. Pomimo swoich 147 cm, Miyako określana była jako energiczna, ruchliwa, bystra i bardzo życzliwa. Będąc już na uniwersytecie, dołączyła do kółka, którego celem było czynne zbieranie funduszy na pomoc obywatelom krajów trzeciego świata, gdzie studentka pierwszego roku była niezwykle aktywna. Lubiła muzykę metalową, a w szczególności zespół Slipknot. Wracając jednak do samego śledztwa.
Na samym początku funkcjonariusze postanowili ustalić moment, w którym dziewczyna ostatni raz była widziana. W ten sposób dotarli oni do nagrania, które pokazuje, jak kilkanaście minut po godzinie 21:00 ubrana w biało-czarny sweter oraz czarne spodnie Hiraoka po skończonej zmianie opuszcza miejsce pracy, biorąc ze sobą worek ze śmieciami, które planowała zapewne wyrzucić do kontenera po drodze. Bliscy młodej kobiety twierdzili, iż po pracy zwykle wracała ona od razu do akademika, który oddalony był od centrum handlowego o około 2 km. Czasem zdarzało się, iż Hiraoka decydowała się na przebycie tego odcinka komunikacją miejską, zazwyczaj jednak robiła to pieszo. Jeżeli słuchacie mnie dziś na YouTube, możecie teraz na ekranie zobaczyć, którędy mniej więcej przebiegała trasa dziewczyny. Droga jest raczej prosta, aczkolwiek jeden jej fragment, zaznaczony przeze mnie na czerwono, przebiega przez dość ciemny, zalesiony obszar, na którym nie ma latarni ulicznych i jest on zdecydowanie rzadziej uczęszczany przez mieszkańców po zapadnięciu zmroku. Według rodziców i znajomych Hiraoki, młoda kobieta niejednokrotnie zwierzała się, że boi się samej wracać po zmroku. Do tego stopnia, że planowała w niedługim czasie zwolnić się z pracy w lodziarni i zatrudnić na stacji benzynowej, która znajdowała się praktycznie w samym sąsiedztwie akademika. Miyako nie wyjaśniła nikomu, czego dokładnie się obawia, ale zważając na to, co ją później spotkało, niewykluczone, że czuła się przez kogoś obserwowana lub też śledzona. Jak już wspominałam, ostatnim miejscem, w którym studentka była widziana żywa, była lodziarnia, w której pracowała. Wiadomym jest również, iż nie pojawiła się na noc w akademiku, więc założono, iż coś złego przydarzyć jej się musiało podczas drogi powrotnej. Już na samym początku, kiedy śledczy zjawili się w miejscu odnalezienia głowy ofiary, byli przekonani, iż nie straciła ona życia w miejscu, w którym porzucono fragmenty jej ciała. Wytypowano drogę, którą dziewczyna prawdopodobnie obrała, i przygotowano tysiące ulotek, które wręczano losowym przechodniom w najbliższej okolicy, mając nadzieję, iż któraś z osób widziała Miyako tamtego wieczoru lub też zapamiętała coś nietypowego, czyjeś dziwne lub też podejrzane zachowanie. Wyznaczono wysoką nagrodę za informację, która doprowadzi do ustalenia sprawcy masakrycznego mordu. Wynosiła ona 3 miliony jenów, w przeliczeniu dałoby to niemalże 100 tysięcy złotych. Mając na uwadze tak wysoką kwotę, można by podejrzewać, że na policję zacznie spływać setki zgłoszeń od potencjalnych świadków, jednak było zupełnie odwrotnie. Udało się dotrzeć jedynie do dwóch osób, których zeznania ustalono za potencjalnie wiarygodne. Jedna z nich twierdziła, iż 26 października widziała samochód pędzący drogą będącą w centrum zainteresowania policjantów. Osoba ta dodała również, że widywała już wcześniej to samo auto, zawsze w granicach godziny 21:30, czyli wtedy, kiedy 19-latka kończyła pracę. Miało to mieć miejsce około 2 razy w tygodniu przez kilka ostatnich miesięcy. Świadek nie zapamiętał niestety numerów rejestracyjnych, udało się natomiast ustalić, iż samochodem tym była biała Toyota Sedan. Drugi ze świadków zeznał, iż widział, jak 26 października młoda kobieta wsiadła do białej Toyoty Sedan w pobliżu miejsca, w którym rozpoczynał się wspomniany przeze mnie wcześniej nieoświetlony, zalesiony fragment drogi. Na podstawie wskazówek przekazanych przez obie osoby sporządzono podstawowy profil sprawcy brutalnego zabójstwa. Samotny mężczyzna w wieku od 20 do 40 lat, poruszający się białą Toyotą. Z uwagi na brak innych wskazówek postanowiono jeszcze raz przyjrzeć się raportowi z sekcji zwłok Hiraoki Miyako. W tym momencie pragnę wspomnieć, iż opis obrażeń, który za chwilę przytoczę, będzie bardzo brutalny i jeżeli jesteście osobami szczególnie wrażliwymi na tego typu treści, pomińcie proszę ten fragment. Na ekranie pojawi się teraz czas, do którego możecie przejść bez zapoznawania się z mrożącymi krew w żyłach szczegółami autopsji. Odnaleziona głowa kobiety została przez sprawcę zmasakrowana do tego stopnia, iż jedynie badania DNA mogły potwierdzić, że ofiarą rzeczywiście była 19-letnia Miyako. Wszelkie spisane przez patologa obrażenia zostały zadane dziewczynie jeszcze przed śmiercią, co oznacza, że zanim pozbawiono ją życia, musiała przejść przez piekło. Odnotowano liczne krwawienia wewnętrzne, krwiaki, siniaki, ślady po przypalaniu, a na lewym policzku odciśnięty został również ślad buta. Na szyi widoczne były wyraźne ślady duszenia sznurkiem oraz cięcia nożem.
Przyczyną śmierci kobiety było uduszenie. Głowę sprawca oddzielił od ciała przy pomocy jakiegoś solidnego narzędzia z ostrą krawędzią, przypuszczalnie maczetą lub siekierą. Pozostałe części ciała, znalezione w kolejnych dniach, również nosiły wyraźne ślady stosowania wobec kobiety przemocy. Większość narządów wewnętrznych została usunięta. Sprawca pozbawił ją również piersi oraz zdeformował genitalia w taki sposób, iż na pierwszy rzut oka nie można było określić, jakiej ofiara jest płci. Z kości udowej dokładnie zeskrobano tkankę, co według śledczych mogło świadczyć o tym, że osoba odpowiedzialna za śmierć Miyako dopuściła się aktu kanibalizmu. Według osoby przeprowadzącej autopsję, Hiraoka została zamordowana pomiędzy 26 a 31 października 2009 roku. Obie ręce oraz prawa noga ofiary nigdy nie zostały odnalezione. Na ciele kobiety zabezpieczono także niewielki kawałek plastiku, który po głębszej analizie okazał się być fragmentem plastikowej torby, w jakiej jeden z japońskich operatorów telefonii komórkowej dostarczał klientom swoje książki telefoniczne. Zakładając, że torba ta należała do sprawcy, ustalono, iż taki konkretnie model został dostarczony do 5 miast leżących na terenie sąsiedniej prefektury Hiroshima. Były to miasta Miyoshi, Akitakata, Higashi-Hiroshima, Kure oraz Mihara na początku 1995 roku. Stan, w jakim znajdowały się szczątki kobiety w dniu odnalezienia, był tak przerażającym widokiem, iż wielu policjantów nie było fizycznie w stanie asystować przy tej sprawie. Osoby, które widziały zmasakrowane części ciała, często pytały, czy śledczy są pewni, że za ten czyn odpowiedzialny jest człowiek, ponieważ według nich tylko zwierzę mogłoby dopuścić się tak brutalnego i bestialskiego czynu. Pomimo niewielu obiecujących tropów, śledczy ciężko pracowali, aby odnaleźć człowieka odpowiedzialnego za uprowadzenie i zabójstwo 19-letniej studentki. Sporządzili oni listę samochodów, które 26 października przejeżdżały w pobliżu miejsca zdarzenia po godzinie 21, a następnie dokładnie sprawdzono alibi ich właścicieli. Przesłuchano również wszystkich przyjaciół i znajomych Miyako, aby uzyskać informacje o możliwym istnieniu osób, które źle życzyły dziewczynie, bądź też interesowały się nią w jakiś niezdrowy sposób. Finalnie jednak stwierdzono, że nikogo takiego nie ma. Studentka była lubiana i poważana w towarzystwie. W akcie desperacji śledczy postanowili nawet poprosić lokalną wypożyczalnię wideo o imiona i nazwiska wszystkich klientów, którzy w ostatnim czasie interesowali się filmami grozy, szczególnie takimi zawierającymi brutalne sceny, oraz przesłuchano wszystkich lokalnych myśliwych i pracowników leśnych, którzy posiadali specyficzne umiejętności oraz narzędzia do oprawy zwierząt. Niestety, nawet to nie doprowadziło do zatrzymania sprawcy. Jako że morderca nadal pozostawał na wolności, inni studenci oraz okoliczni mieszkańcy bali się, że człowiek ten uderzy ponownie. W związku z tym policja wydała ostrzeżenie, aby po godzinie 22 nie wychodzić na miasto w pojedynkę, zwiększyła częstotliwość nocnych patroli, a rada miasteczka zobowiązała się do zainstalowania większej liczby lamp ulicznych oraz kamer na terenie całego miasteczka. Nad sprawą Hiraoki Miyako pracowało na przestrzeni kilku lat łącznie 310 tysięcy policjantów. 20 stycznia 2010 roku policja złożyła zmarłej dziewczynie oficjalny hołd i obiecała jej rodzinie, że będą nadal pracować nad sprawą, dojdą do prawdy i znajdą jej zabójcę. Jednak póki co nic nie zapowiadało, aby w tym konkretnym przypadku nastąpić miał w najbliższym czasie jakiś nieoczekiwany przełom, który doprowadzi funkcjonariuszy do człowieka odpowiedzialnego za ten bestialski czyn. Zgodnie z obietnicą, śledczy co rok przypominali okolicznej społeczności o tym, co wydarzyło się w październiku 2009 roku, przygotowując specjalne ulotki z wizerunkiem kobiety, rozdając je zarówno w okolicznych miejscach pracy oraz domniemanego miejsca zaginięcia, jak i na obszarach znajdujących się bliżej terenu, na którym odnaleziono jej szczątki. W 2016 roku, 7 lat po śmierci Hiraoki, postanowiono jeszcze raz dokładnie przejrzeć listę osób skazanych w ostatnich 20 latach za przestępstwa seksualne, które zamieszkiwały w najbliższej okolicy. Właśnie wtedy uwagę śledczych przyciągnęło szczególnie jedno nazwisko – Yoshiharu Yano. Mężczyzna był bowiem właścicielem białej Toyoty oraz w przeszłości, a konkretnie w 2004 roku,
skazany został na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za 3 różne incydenty, m.in. próbę gwałtu na przypadkowej kobiecie w Tokio, w wyniku czego doszło do uszkodzenia jej ciała. Została ona bowiem zraniona nożem. W następnej kolejności postanowiono zrobić użytek z systemu sczytywania tablic rejestracyjnych, co okazało się być bardzo dobrym posunięciem, gdyż odnotował on obecność samochodu podejrzanego w pobliżu miejsca porzucenia zwłok, w przedziale czasowym wyznaczonym przez śledczych jako okres, w którym ofiara została zamordowana. Osoby pracujące nad tą sprawą czuły, że są już blisko rozwiązania zagadki i doprowadzenia winowajcy przed oblicze sprawiedliwości. Jednak już po kilku dniach wiedziano, że nie będzie to takie proste. Okazało się bowiem, iż Yoshiharu Yano zginął tragicznie w wypadku samochodowym 8 października 2009 roku, czyli zaledwie 2 dni po odnalezieniu pierwszej części ciała Miyako. 33-letni w tamtym czasie mężczyzna podróżował wraz z matką autostradą Chugoku, kiedy z jakiegoś powodu auto wpadło w poślizg, kilkukrotnie odbiło się od barierek, po czym samoczynnie zajęło się ogniem. Kiedy policja dotarła na miejsce zdarzenia, w środku auta znajdowały się już jedynie 2 zwęglone ciała. Wypadki drogowe tego rodzaju zazwyczaj przyciągały ogromną uwagę mediów, ale ponieważ zdarzenie zbiegło się w czasie ze sprawą Hiraoki, dziwny wypadek niejako przeszedł niezauważony. Mimo wszystko śledczy postanowili dokonać przeszukania dobytku, który Yoshiharu pozostawił po sobie w mieście Matsuda, w którym zamieszkiwał w momencie swojej śmierci. Dzięki uprzejmości brata Yano uzyskali oni dostęp do kartonów z rzeczami, które niegdyś do niego należały. To właśnie wtedy z karty pamięci w aparacie fotograficznym oraz z pendrive'a 33-latka odzyskano ponad 50 usuniętych, mrożących krew w żyłach zdjęć. Przedstawiały one martwą, związaną Miyako, leżącą w wannie znajdującej się na terenie jego apartamentu, a także cały przebieg ćwiartowania jej ciała. Na niektórych fotografiach widoczne były również stopy mężczyzny. Według prokuratury około 40 z tych zdjęć mogło stanowić kluczowe dowody w sprawie. W tamtej chwili śledczy byli niemalże pewni, że odnaleźli mordercę 19-letniej studentki i będą w stanie dotrzymać obietnicy danej jej rodzinie i bliskim. Jednak kim był Yoshiharu Yano i co mogło być powodem, dla którego zdecydował się dopuścić tak bestialskiego czynu? Na jego temat nie ma w źródłach co prawda zbyt wielu szczegółowych informacji, mimo to postaram się przedstawić choćby zarys sylwetki brutalnego agresora. Yoshiharu przyszedł na świat w 1976 roku i wychowywał wraz z rodzicami i młodszym bratem w mieście Shimonoseki, znajdującym się na terenie prefektury Yamaguchi. Jego ojciec zajmował się prowadzeniem sklepu z ryżem, który odziedziczył po dziadku. Matka natomiast świadczyła usługi pralnicze. Od najmłodszych lat, jako że ojciec chłopaka był również instruktorem lokalnego klubu judo, Yano trenował właśnie ten rodzaj sportu. Według kolegów ze szkoły podstawowej i gimnazjum nie był zbyt rozmowny, zachowywał się zbyt poważnie jak na swój wiek i miał opory przed nawiązywaniem kontaktów z płcią przeciwną. W czasach gimnazjalnych Yano uczęszczał do szkolnego klubu lekkoatletycznego, w ostatniej klasie awansował nawet na przewodniczącego tego klubu. Stopnie nastolatka były bardzo dobre i nie miał on najmniejszych problemów z nauką. Mimo wszystko, na początku liceum przeprowadził się do odległego o około 170 km miasta Kitakyushu, ponieważ chciał mieć możliwość jednoczesnego uczęszczania na kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na wybrany uniwersytet. Dzięki temu, po ukończeniu szkoły średniej, uzyskał miejsce na liście osób przyjętych na Akademię Obrony Narodowej, jednak z bliżej nieokreślonych powodów postanowił, zgodnie z rekomendacją szkoły, spróbować swoich sił na wieczorowym Wydziale Inżynierii Informatycznej. Jego rodzice byli bardzo dumni z syna, ponieważ dobrze radził sobie w nauce i widzieli przed nim świetlaną przyszłość. Jednak kilka miesięcy po wstąpieniu na uniwersytet, priorytety chłopaka zaczęły się znacznie zmieniać. Zupełnie przestał poświęcać czas nauce, zamiast tego każdego wieczoru chodził na randki i spotkania grupowe z kobietami. Dołączył również do zespołu muzycznego. Nowe hobby pochłonęło go do tego stopnia, że przestał przykładać się do nauki, za co został wydalony z uczelni. Wydawało się jednak, iż nie zrobiło to na młodym mężczyźnie większego wrażenia. Znalazł on pracę na pół etatu i desperacko próbował kontynuować działalność zespołu,
aczkolwiek z powodu wewnętrznych kłótni kapela rozpadła się niedługo potem i Yoshiharu na jakiś czas przeniósł się do Tokio, gdzie dopuścił się napaści na kobietę, o której wspominałam wcześniej, i trafił do więzienia na 3,5 roku. Po wyjściu na wolność wrócił do domu rodzinnego w Shimonoseki, gdzie przez około 1,5 roku pracował w pobliskim sklepie wielobranżowym, gdzie serwowano również niewielkie posiłki. Następnie zmienił branżę i od tej pory zajmował się obsługą klienta w sklepie z wyposażeniem do domów i mieszkań. Krótko przed tragicznymi wydarzeniami Yoshiharu przeniesiony został do biura sprzedaży w mieście Matsuda, aby wspomóc tamtejszy dział sprzedaży paneli słonecznych do użytku mieszkalnego. Po przeprowadzce zamieszkał w domu jednorodzinnym, wynajmowanym dla niego przez firmę. To w łazience tego domu zrobione zostały fotografie związanego nagiego ciała Hiraoki. Według śledczych, pochylających się nad tą sprawą od wielu lat, ofiara i sprawca nie znali się i nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu przed 26 października 2009 roku. 19-letnia studentka była zgodnie z tą teorią jedynie przypadkową ofiarą sadysty. Ewentualnie była ona przez niego obserwowana na kilka dni bądź tygodni przed dokonaniem napaści. Sam czyn jednak motywowany był chęcią spełnienia swoich seksualnych fantazji oraz zaspokojenia morderczych zapędów, które musiały narodzić się w umyśle mężczyzny już jakiś czas przed dokonaniem zbrodni. Uważano, iż Yoshiharu z jakiegoś powodu miał ogromny uraz do kobiet jako ogółu, o czym świadczyła losowość w wyborze ofiary, niezwykła brutalność czynu oraz fakt, iż sprawca pozbawił zwłoki piersi oraz ranił narządy płciowe. 20 grudnia 2016 roku funkcjonariusze policji z obu prefektur, Shimane oraz Hiroshima, przesłali do prokuratury okręgowej w mieście Matsue dokumenty jednoznacznie wskazujące na fakt, iż to Yoshiharu Yano odpowiedzialny był za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także porzucenie i zbezczeszczenie zwłok Hiraoki Miyako. Miesiąc później, w styczniu 2017 roku, prokuratura postanowiła jednak nie wnosić oskarżenia wobec podejrzanego z uwagi na jego zgon. W marcu 2017 roku natomiast publicznie ogłoszono, że 3 miliony jenów, jakie policja oferowała za pomoc w dotarciu do sprawcy brutalnego zabójstwa, zostaną podzielone i wypłacone trzem osobom, które dostarczyły konkretnych i potwierdzonych informacji prowadzących finalnie do podejrzanego. Musicie jednak przyznać, że to, iż sprawca zginął w wypadku na autostradzie zaledwie 2 dni po odnalezieniu szczątków jego ofiary, czyni tę sprawę szczególnie zagadkową. Policjanci, którzy odpowiedzialni byli za sporządzenie sprawozdania z miejsca zdarzenia, z uwagi na kilka czynników zakwalifikowali incydent jako samobójstwo rozszerzone. Nie odnotowali oni bowiem na ulicy żadnych śladów hamowania, bardzo mało prawdopodobnym było również, iż przez warunki panujące na drodze kierowca stracił kontrolę nad pojazdem. Spekulowano, iż Yoshiharu prawdopodobnie podjął decyzję o odebraniu sobie życia z uwagi na fakt odkrycia szczątków kobiety, którą zamordował. Do tej pory nie jest jednak jasne, dlaczego mężczyzna postanowił tego dokonać, kiedy w pojeździe znajdowała się również jego matka. Niektórzy spekulują, iż mógł pragnąć zakończyć życie kobiety, aby po wyjściu na jaw tego, co zrobił jej syn, nie musiała przechodzić przez piekło. Według tego, co 33-latek powiedział bliskim przed samym wyjściem z domu, zamierzali oni pojechać do miasta rodzinnego, aby odwiedzić grób ojca, który zmarł nagle zaledwie rok wcześniej, aczkolwiek było to dość dziwne z uwagi na fakt, iż w momencie wypadku para kierowała się jednak w zupełnie przeciwną stronę. Możliwe, iż podczas wspólnej podróży chłopak, którego męczyło sumienie, przyznał się matce, że to on odpowiedzialny jest za śmierć Hiraoki, a kobieta zareagowała w sposób, który mu się nie spodobał. Przykładowo, zamiast go wesprzeć, potępiła jego czyn i kazała mu natychmiast oddać się w ręce policji albo powie, kto to zrobił za niego. Być może w tamtej chwili Yoshiharu stwierdził, że nie ma już nic do stracenia i postanowił odebrać życie im oboje. Jest to oczywiście tylko moja spekulacja. Prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy, jak było naprawdę. Równie dobrze mógł to być losowy wypadek, a brak śladów hamowania na drodze wynikał z zupełnie czego innego. Niektóre osoby posunęły się ze swoimi przypuszczeniami jeszcze dalej i zaczęły rozważać, czy to, co przydarzyło się sprawcy morderstwa, nie było spowodowane przez pewnego rodzaju karmę lub też było zemstą Miyako z zagrobu.
W źródłach widziałam wpisy osób, które spekulowały, że duch 19-letniej studentki, której życie zostało odebrane w szczególnie brutalny sposób, stał się mściwym bytem, który przejął kontrolę nad autem mężczyzny i nie pozwolił mu tym samym na rozpoczęcie procesu hamowania. Istnieje również pewne ciekawe nagranie, które za moment Wam zaprezentuję. Pochodzi ono z japońskiego programu informacyjnego, w którym jeden z reporterów wysłany został w miejsce, gdzie prawdopodobnie Miyako została uprowadzona, aby stamtąd nadawać relacje na żywo. Podczas tego wydania wiadomości, oprócz słów wypowiadanych przez prezentera, zarejestrowano także coś niepokojącego w tle. Coś, co brzmiało jak cichy głos kobiety, który po przeanalizowaniu i wielokrotnym przesłuchaniu przez ekspertów wypowiadać miał słowa sugoi i takatta oraz doste, co tłumaczylibyśmy jako to tak bolało, dlaczego? Sami posłuchajcie. Hiroshima kara sousaku no saishin jōhō no hōkoku desu. Pewnie wszyscy jesteśmy w stanie zgodzić się co do tego, że kiedy na ekranie pojawia się mężczyzna na tle lasu, cichutki kobiecy głos jest słyszalny przez kilka sekund. Faktycznie możliwe, iż słowa, które słyszymy, są tymi, które wskazali eksperci, muszę przyznać, że również obstawiałabym tam frazę sugoi i takatta. Zastanawiam się jedynie, w jaki sposób niepokojący szept znalazł się w wiadomościach. Czy ekipie faktycznie udało się zarejestrować dowód na istnienie zjawisk paranormalnych, czy też może nagranie zostało spreparowane przez samą stację telewizyjną, aby wzbudzić większe zainteresowanie. Jeżeli była to ta druga opcja, to uważam, że był to ruch zdecydowanie nie na miejscu. Dzisiejsza sprawa była niezaprzeczalnie jedną z takich, w których winny jest niezwykle trudny do ustalenia. Sprawca i ofiara prawdopodobnie nie znali się wcześniej, a Hiraoka zginęła, ponieważ zwyczajnie znalazła się w niewłaściwym miejscu o złym czasie. To, że Yoshiharu został zidentyfikowany jako sprawca, wynikało zapewne zaledwie z zeznań świadków, którzy zauważyli jego samochód w pobliżu miejsca uprowadzenia kobiety, a także z faktu, że 33-latek był wcześniej karany za napaść na tle seksualnym. Rodzice Miyako dowiedzieli się, kim był morderca ich dziecka, dzięki czemu mogli zamknąć pewien rozdział i nareszcie, po ponad 7 latach od śmierci córki, faktycznie w cudzysłowie pozwolić jej odejść. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre rodziny nie mają tyle szczęścia i pomimo iż wierzą, że pewnego dnia poznają imię bestii, która zniszczyła im życie, sprawca już na zawsze pozostanie niewykryty. Cześć! Z tej strony Shinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Na sprawę, której szczegóły przybliżyłam Wam w dzisiejszym odcinku, wpadłam totalnym przypadkiem podczas czytania o innej historii, która początkowo miała być tematem dzisiejszego odcinka. Muszę przyznać, że sprawy, w których motywem jest jedynie chęć samego pozbawienia losowej osoby życia, nieważne czy to z pobudek seksualnych czy innych, są dla mnie najbardziej przerażające, ponieważ zupełnie nie mamy wpływu na to, czy nam się coś przydarzy, czy nie. Wyobraźcie sobie jakąś osobę, która całe życie stara się być w porządku wobec innych, nie ma wrogów, nie obraca się pośród szemranego towarzystwa i nie szwenda się nocami po klubach. Zwyczajnie żyje swoim życiem, chodzi do pracy, uczy się, każdego dnia stawia na rozwój swoich pasji. I nagle zupełnie obcy człowiek postanawia odebrać jej życie, ponieważ znalazła się, zupełnie tak jak Hiraoka Miyako, w złym miejscu o niewłaściwym czasie. Ten element losowości niesamowicie mnie przeraża. Przejdźmy jednak może do dzisiejszego kącika wiedzy. Jako że jedną z istotnych informacji w temacie sprawcy był rodzaj samochodu, którym mężczyzna ten się poruszał, pozwólcie, że opowiem Wam dzisiaj kilka ciekawostek o japońskiej firmie Toyota, którą na pewno każdy słuchacz kojarzy. Toyota Motor Corporation została założona w 1937 roku przez człowieka o personaliach Toyoda Kiichiro. Tak, nie Toyota, a Toyoda. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego wybierając nazwę firmy zdecydowano się zmienić ostatnią sylabę nazwiska mężczyzny, to wiąże się z tym ciekawa historia. Otóż słowo Toyoda w jednym z japońskich alfabetów, katakanie, pisane jest za pomocą dokładnie 10 linii. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, na ekranie możecie teraz zobaczyć kolejność, w jakiej poprawnie zapisuje się ten wyraz.
Liczba 10 uważana jest często za taką, która przynosi nieszczęście, w przeciwieństwie do zwiastującej powodzenie cyfry 8. Sylaby da oraz ta pisane są w bardzo podobny sposób. Różnią się jedynie dwoma małymi kreseczkami. Zadecydowano więc o postawieniu na nazwę Toyota. I może to i dobrze, bo w tym przypadku ósemka musiała okazać się naprawdę szczęśliwa, ponieważ po dziś dzień firma Toyota należy do największych producentów motoryzacyjnych na świecie. Początkowo, podobnie jak i inne przedsiębiorstwa z tej branży, wcale nie zajmowała się jednak produkcją samochodów. Ojciec założyciela Toyota Motor Corporation, Toyoda Sakichi, od najmłodszych lat fascynował się maszynami. Najpierw opatentował drewniany warsztat tkacki, a następnie zbudował i opatentował automatyczne krosno. W 1918 roku zarejestrował natomiast firmę Toyoda Spinning and Weaving Corporation, zajmującą się stricte tkactwem. Sakichi zmarł w roku 1930, aczkolwiek swoją pasją do technologicznych nowinek zdążył zarazić syna, który rozszerzył działalność ojca o dział samochodów. Tak, w zakładach tkackich, a czemu nie? Dodatkowym impulsem do działania był fakt, że w tamtym czasie w Japonii rynek aut był jeszcze stosunkowo niewielki. Następnie, jak możecie się domyślać, firma przeszła długą drogę pełną wzlotów i upadków, ale o tym może innym razem. Kącik wiedzy miał przecież zawierać krótkie ciekawostki, a nie suche, historyczne fakty. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście, abym poruszyła w kąciku wiedzy o Japonii, śmiało piszcie w komentarzach. Ostatnio dostałam informację, że pewna pani chciałaby usłyszeć co nieco o kotach, dlatego też planuję kącik na ten temat. Natomiast może ktoś z Was chciałby posłuchać więcej o samochodach lub też może o zupełnie czymś innym? Piszcie śmiało w komentarzach, a na pewno uwzględnię Wasze sugestie. Dzięki z góry. Na dziś to wszystko. Jak co tydzień niezmiernie dziękuję Wam za uwagę, moim nieocenionym patronom za wsparcie i do usłyszenia w następny czwartek. Matene! Bye bye!